Cześć, z tej strony Budgra. W dzisiejszym odcinku prawdopodobnie najlepiej ubierający się polski raper, czyli Tymek. Zapraszamy. Ale zanim przejdziemy do fitów Tymka, jeszcze szybkie info. Polska marka serum nie zwalnia tempa i prezentuje kolejną kolekcję o nazwie Mercy. Drop w formie preorderu startuje już dzisiaj o godzinie 17 i kończy się 6 września o godzinie 20. Każdy itemek jest limitowany do 100 sztuk i warto też jeszcze dodać, że do pierwszych 20 zamówień dodawany jest darmowy shoulder bag z odblaskowym nadrukiem. Kolekcja składa się z czarnych hoodie, koszulek oraz bucketów. Produkty zostały wykończone trwałym nadrukiem Reflective, Holo oraz Galaxy. Bakety natomiast gęstym haftem. Ciekawym rozwiązaniem jest fakt, że na kilku produktach występuje więcej niż jeden efekt, a sznurki do regulacji kaptura posiadają odblaskowe włókna 3M. Produkty szyte w Polsce z najwyższej jakości bawełny. Wbijajcie na serumstudios.pl i pamiętajcie o kodzie BUDGRA, na który macie minus 10% zniżki. Tak, jest jeszcze taki mały, szybki konkursik. Wystarczy, że wejdziecie w link konkursowy w opisie i tam wypełnicie zadanie polegające na zaobserwowaniu profilu Serum na Instagramie i dzięki temu macie szansę na zdobycie dowolnego itemku z najnowszej kolekcji. Tak więc zapraszamy do konkursu, a my przechodzimy teraz do fitów Tymka. Pierwszy fit, który Wam dzisiaj przedstawimy, pochodzi z klipu Syro. Mamy tutaj okulary marki Loewe, cena to 1449 zł i w tym kolorze są wyprzedane. Tak, ale można bez problemu kupić w innych kolorach. Jakby oczywiście. Maska jest to projekt Tymoteusza Gierwatowskiego. Następnie mamy płaszcz marki Ami, cena normalna na Farfetch to 12 tysięcy złotych. W dniu nagrywania tego odcinka jest na promocji za połowę tej ceny, czyli 6 tysięcy złotych. Koszula i spodnie to również projekt Tymoteusza Gierwatowskiego. Tak, i tutaj warto dopowiedzieć, że jest to stylista, który z Tymkiem współpracuje. No i myślę, że ten wizerunek aktualny Tymka jest też w dużej mierze jego tak jakby dziełem, nie? Tak, i na pewno Tymoteusz jeszcze się dzisiaj przewinie w dzisiejszym odcinku. Tak, na pewno coś tam jeszcze od niego będzie, no ale mimo wszystko trzeba powiedzieć, że odwala zajebistą robotę z tymi stylizacjami, no bo według mnie to naprawdę jest najlepiej ubrany polski raper. No, na pewno się też i oryginalnie ubiera i wyróżnia spośród tego. No, zdecydowanie. Tak jest. I na koniec mam jeszcze tutaj buty Maison Margiela, model Dabi, 920 euro, czyli jakieś 4060 zł. Kolorystyka Tymka jest biała i jest aktualnie wyprzedana. W tym klipie uświadczymy jeszcze jeden fit, okulary marki Percy Lau, 265 dolarów, czyli 990 zł, torba Mind Out, nie wyszła do sprzedaży, były zrobione jedynie 3 sztuki. Koszuli niestety nie znaleźliśmy, więc ją pominiemy. Następnie mamy spodnie Astma Attack, 250 dolarów, czyli 920 zł. Oraz chodaki marki Birkenstock, 425 zł. Przechodzimy do następnego klipu z projektu Kultowej. Tutaj mamy ficik, od góry opaska od Marine Serre. 95 euro, czyli jakieś 420 zł, aktualnie jest wyprzedana. Dalej są okulary od Gucci, 139 euro, czyli 615 zł. To jak na Gucci dosyć tanio. Koszulka jest od marki Telfar, 395 euro, czyli jakieś 1750 zł. Pierwszy raz zobaczyłem nazwę tą Telfar, to myślę, że to jest napisane Telfar, ci co padali. Tak, mi też od razu z tym skojarzyło. Dalej mamy spodnie od Gucci, 680 euro, czyli 3000 zł. No i buty od marki Guidi, 1345 euro, czyli jakieś 5940 zł. Czas na kolejny klip o nazwie Życie Artysty. Mamy tutaj czapkę marki Cactus Plant Flea Market w kolaboracji z Humanmade. 80 dolarów, co nam daje 295 zł i ona jest aktualnie wyprzedana. Następnie bluza oraz spodnie pochodzą z kolaboracji Palace Evisu. 448 dolarów to jest cena za bluzę, 1650 zł oraz 348 dolarów za spodnie, czyli 1280 zł. Spodnie, jak i bluza są aktualnie wyprzedane. Jest to kolaboracja, która wyszła niedawno. Mamy tutaj jeszcze buty Air Jordan 1 w kolorystyce fioletowej, które aktualnie są wyprzedane. No i kosztowały 679 zł. Otóż to. Dalej, kolejny klip, który chcemy Wam pokazać, dokładnie ficik z tego klipu, to Tranquilo. I beret jest od Brunello Cucinelli. 495... Z czego się cieszysz? 495 dolarów, czyli jakieś 1820 zł. Okulary Retro Super Future, model Sacro, 169 euro, czyli jakieś 740 zł. Chusta od Emilio Pucci, około 1300 zł. Z tego co widzieliśmy, to na stronie jest tam duży wybór dostępny różnych chust. Ale akurat wydaje mi się, że takiej, jaką Tymek ma aktualnie w tym klipie na sobie, już nie ma na stronie. Koszula pochodzi od marki Necessity Sense.
Ona kosztowała 457 euro, czyli jakieś 2000 zł, a w sumie to chyba nawet jest cały czas jeszcze dostępna w niektórych rozmiarach. I buty JW Anderson 2066 zł. No ten klip jest śmieszny, bo on chyba tam od początku do końca. Ale tak mi się wydaje, że to jest trochę przyspieszone, bo on tak naprawdę mocno zapierdziała tym skuterkiem. Też to aż było zbyt niebezpieczne, bez kasku i tak dalej. Czas na klip Język Ciała 2020, czopka Marine Serre, $445, $1640. Okulary Martin Rose 270 euro, $1180. Marynarka Balenciaga 2250 euro, czyli prawie 10 tysięcy, no tam bez stówki. Buty marki Ereł 395 euro, co nam daje 1730 zł. Przechodzimy do ostatniego fitu Tymka, który pojawiał się w sumie w klipie Milion, ale my wam tutaj pokazujemy prawdopodobnie na ekranie po prostu zdjęcia, bo w tym klipie ten fit był naprawdę dosłownie przez chwilę i tak niewidoczny chyba w pełni. Więc lecimy od góry. Maska Marine Serre. Ta marka już się też któryś raz pojawiała dzisiaj. Po raz trzeci. Kosztowała $275, czyli jakieś 1000 zł. Aktualnie jest wyprzedana. Płaszcz pochodzi od Rafa Simonsa. 12240 zł. Można cały czas jeszcze go znaleźć do kupienia. Gruba cena tutaj. Chyba najdroższy gruba item. Chyba tak. Bo tam był jeszcze jakiś temek pod 10 tysięcy, ale chyba ten jest dobrze najdroższy. Dobrze tu skarpetki siedzą. No i buty, które widać na samym dole, pochodzą od Salvatore Ferragamo. No i tutaj cena jest 650 euro, czyli jakieś 2850 zł. No dziś to już wszystko od Tymka, a teraz przedstawimy wam fit widza, który wybraliśmy osobiście do tego odcinka. Jeśli chcecie się znaleźć w naszym odcinku, wrzucajcie zdjęcie na Instagram z hashtagiem TeamBootGra. Tak, no i liczymy na trochę większą aktywność, bo ostatnio tych zdjęć jest niedużo do wyboru, że nawet po prostu nie robimy ankiety na grupce, tylko często wybieramy sami. No i tutaj właśnie chciałem, sorry, że ci tak przerywam, ale chcieliśmy wyróżnić po prostu to zdjęcie, bo tak spodobały nam się te spodnie kolorowe, fioletowe dokładnie. Finosy. Tak, i myślę, że spoko się prezentują i tak jakby tym w sumie głównie tak jakby wyróżnił się na tle innych fitów, które były pod tym hashtagiem ostatnio wstawiane. No tu mamy Jordany, jedynki. Nie wiem, czy to nie są w ogóle takie same, jak Tymek miał w klipie. Tak, dokładnie te same. On też ma wysokie. Tylko Tymek miał chyba białe sznurówki, tak mi się wydaje, nie, założone. Mi się zdaje, że te są. Tak mi się zdają. No i mamy jeszcze tutaj hoodie od Camouflage. Tak. A spodnie, no niestety nie wiemy, z jakiej są marki. Jak ktoś chce, to niech pyta tego pana ze zdjęcia na Instagramie. Tak więc gratulujemy znalezienia się w odcinku. No i to tyle na dzisiaj. Co powiesz jeszcze tak o stylówkach Tymka na koniec? Jak ci się podobają ogólnie? No co byś zmienił? Co bym zmienił? Mi się najbardziej fity podobają te z maskami właśnie. Ja bym nic nie zmienił, bo ja uważam... Ten, co powiedzmy pierwszy i ostatni, ten z maskami mi się najbardziej podobają. Bo to stary dla mnie jest taka stylówka, która powinna być na jakimś wybiegu typu Paris Fashion Week czy coś takiego. No wiesz, no on tam jeździł właśnie, to było z jakiegoś takiego eventu, nie? No w sensie to tam właśnie pojechali, na takich eventach właśnie Francji, w takiej stylizacji powinien wyjeżdżać. No masakra, dobrze jest. Zdecydowanie wprowadził dużo świeżości do polskiej rap gry, która wcześniej była dosyć chyba ograniczona pod tym względem. A propos tego, co ja tylko czekam, aż PA się zacznie tak ubierać. A propos tego, co mówisz, to zobacz, jak teraz coraz więcej raperów właśnie uderza w takie jakieś grube stylizacje. Kiedyś to w ogóle wszyscy luźne spodnie, bluza z kapturem, to był taki klasyk, ewentualnie czapka, a teraz to już tak kombinują, potem się zmieniło, to jest fajne. Potem jednak były wąskie spodnie. Później były rurki. A teraz jeszcze kiedyś pewne dzwony w ogóle były. Dzwony w polskim rapie? No jak? To ile ty masz lat? 60? Że pamiętasz takie rzeczy, bo ja nie pamiętam. No dobra, okej, to będziemy kończyć. Wpadnijcie na nasze Instagramy. Instanomin, onenorbi. Ja tam dodałem ostatnio bardzo fajną fotkę, więc zapraszam do polubienia. Będę bardzo wdzięczny. Subskrybujcie ten kanał oczywiście. No i tyle. Czekajcie na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.